Stadion Śląski w Chorzowie, niedziela 20 października. Na boisku mistrz olimpijski w piłce nożnej drużyna Związku Radzieckiego i reprezentacja państwowa Polski. Jesteśmy rodziną Cieślików, mamy piłkarskie korzenie, począwszy od mojego dziadka Gerarda, który w reprezentacji Polski trochę meczy pograł. 43 minuta gry. Piłkę dostaje Lentner, bierze Cieślik, strzela, gol! 1-0 dla Polski! Gerard Cieślik, wspaniały piłkarz, Jaszynowi, bramkarzowi zbornej, strzelił 2 bramki, które dały polskiemu społeczeństwu największą satysfakcję w historii polskiej piłki. Piękna główka Cieślika, znów gol! Polska prowadzi 2-0! Stadion Śląski, właśnie cieszymy się, że też będzie dla nas okazja zagrania na tym stadionie. To też jakiś tam jest zaszczyt, bo dziadek tam 2 bramki sławne szczelił, które gdzieś tam przeszły do historii. Około 6 lat trenowałem piłkę nożną. No nie dane mi było grać na jakimś tam wyższym poziomie. Chłopcy od jakiejś chwili też już piłką się interesują. Kamil jest pierwszym z naszej rodziny po jego pradziadku, który gra lewą nogą. Ja tak za bardzo się tą piłką nożną nie interesuję. Chłopcy grają, no to dojazdy, no te wszystkie mecze, treningi, zawieź, przywieź. Staramy się. Dominika, Kamil będzie ubierał już te spodenki? Może. Kamiś. Chodź sprawdzimy, czy wszystko jest. Wszystko jest. Usiądź. Tata trenuje z nami, pokazuje nam rzeczy, żebyśmy nie mieli kontuzji. Jestem fizjoterapeutą, staram się właśnie nadzorować chłopaków. A tą dużą piłkę jednak bierzesz? No tak. Którą dużą? A wziąć kapki? Nie, bo tam nie będą potrzebne, tam będzie to. Póki co na razie jakichś poważniejszych kontuzji nie miał i oby tak zostało. Tata będzie rozgrywającym, który przy okazji też będzie bramkarzem. Kamil będzie w środku, my będziemy z mamą wahadłowymi. Nie ma możliwości, że ja będę sobie stała i patrzyła. Muszę podawać, grać, jak mama szczeli, to nie ma co bronić. No. Śląska rodzina piłkarska na Śląskim, zabawy, gry, promowanie piłki dla dzieci, dla młodzieży, żeby ich zajęcie na te boiska. Chcemy po prostu to robić w najbliższych latach. Jako tutaj człowiek związany z tym terenem obserwuję to z największą satysfakcją. Cieszę się, że tyle młodzieży i dzieci kopie piłkę. Mam takie wrażenie, że wielu tutaj młodych adeptów za parę lat ubiorą koszulki reprezentanta Polski i wystąpią w kadrze narodowej. Chodzić do pijawego skrzydła, żeby mamie pomagać. Z własnym synem, potem z wnukami na podwórku tam trochę piłkę kopałem. Graliśmy młode pokolenie na starsze pokolenia. Jako oldboy zaprosiłem zięcia, zaprosiłem i wnuka do drużyny Górnika Zabrze. Ambicją przewyższali pozostałych zawodników, no bo to rodzina Stanisława. Dużo walki, tamci mieli przewagę tego, że starsi panowie dwaj grali, ale walczyliśmy dzielnie. Drugi mecz był takim dobrym duchem walki, a nie tylko zaciętą rywalizacją i tak dalej. Jesteśmy zadowoleni z obydwu meczy, chłopcy dużo bramek strzelili, także też są chyba zadowoleni. Koło zatoczyło wielki krąg i wrócili Cieśliki na stadion, takie małe, że może kiedyś tu zagrałem, także to wszystko bardzo piękne, warto takie imprezy robić. Dla nas przeżycie było takie specjalne, że mogliśmy tutaj zagrać na tej murawie, na tym stadionie. Bliziutko właśnie miejsca, gdzie Gerard strzelił zwycięskie bramki w meczu Polska-Związek Radziecki. Dużo bramek strzeliłeś? Tak. Ile? 10. 10 chyba nie, chyba 4 albo 5. 100! Rodzina wszędzie najważniejsza, na Śląsku to mieliśmy Bóg, rodzina, mała ojczyzna. Tym tradycją po prostu staramy się wszyscy pracować, po prostu dla rodziny, a dla rodziny to i dla Śląska. Coś jest, to nie tylko moja opinia, moje zdanie. Na Śląsku najpierw była praca, ambicja i rodzina. Pozostało to do dnia dzisiejszego. Rodzina najważniejsza.